Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Mam na imię Filip, jestem przewodnikiem łódzkim, pracownikiem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i jest to kolejny film z serii Początki Łodzi, opowieść o maszynie parowej. Ok, spróbuję odpowiedzieć na dwa ważne pytania. Jak działa maszyna parowa? I właściwie skąd ona się wzięła? Zacznę od tego drugiego pytania. Żeby na nie odpowiedzieć, musimy zerknąć sobie na Wielką Brytanię. Zobaczmy sobie, jest to oczywiście wyspa. Wyspa, a co za tym idzie, ma ograniczoną ilość surowców. Wyspa, która bardzo dobrze się rozwija na początku XVIII wieku. Wielka Brytania ma sporo kolonii, między innymi w Ameryce Północnej i cały czas zakłada nowe. Ma bardzo dużą flotę handlową, ale też flotę wojenną. Oni uważają, że muszą mieć dużą tą flotę wojenną, żeby nikt z kontynentu nie próbował ich podbić, więc zawsze uważali, że muszą mieć dwa razy więcej okrętów niż wszyscy na kontynencie. Dosyć duża inwestycja. I słuchajcie, w tym wszystkim następują też zmiany demograficzne. Na skutek nowych upraw, nowego sposobu uprawiania ziemi, można więcej ludzi wyżywić, więc więcej ludzi po prostu jest odżywionych lepiej i więcej ludzi się rodzi, mniej umiera, więc demografia idzie do góry. Coraz więcej tych ludzi w Wielkiej Brytanii jest, oczywiście głównie w Londynie. I to jest klucz do całej historii z maszyną parową, drewno. Po prostu tego drewna zaczyna w Wielkiej Brytanii brakować, a oni go potrzebują. Potrzebują do budowy domów, do tego, żeby ogrzać te domy, bo wiadomo, że ten klimat brytyjski jest dosyć chłodny. No i potrzebują też dużo drewna do budowy okrętów. Stąd z Ameryki sprowadzają bardzo dużo właśnie drzewa, ale to mimo wszystko nie jest wystarczająco dużo. Brakuje im opału, czyli czym, co można palić, rozgrzewać. Drewna, które nie musiałoby być duże, wysokie, silne, jak do na przykład do masztów na statki, tylko po prostu drewno opałowe. I tego zaczyna brakować, bo już wszystkie lasy, no może nie wszystkie, ale większość lasów jest po prostu wykarczowanych w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania potrzebuje też żywności, więc tę żywność kupuje, no ale i kupowanie drewna i żywności to byłoby zbyt dużo na możliwości takiego państwa, więc poszukuje innych rozwiązań. I słuchajcie, mówiłem Wam, że węgiel generalnie nie był znany, ale lokalnie, gdzieniegdzie znano właściwości. Czyli węglem w średniowieczu, w nowożytności nie palono, ale gdzieniegdzie wiedziano w Wielkiej Brytanii, do czego może służyć, jakie ma właściwości. Problem oczywiście zawsze był, że węgiel był głęboki w ziemię i no, nie było możliwości, żeby go wydobyć. Zaczęły powstawać kopalnie, ponieważ no, potrzeba było tego węgla, żeby zamienić zamiast drewna do opału, to po prostu palić węglem. To zaczęło być bardzo istotne. Ale podstawowym problemem było to, że żeby budować kopalnię, trzeba było jeszcze wypompować wodę, ponieważ pod ziemią było bardzo dużo wody i żeby zbudować kopalnię, trzeba było ją wydobyć, wypompować. No, noszenie wiadrami to bardzo nieefektywna rzecz. Te pompy musiały cały czas działać, więc trzeba było wymyślić jakąś maszynę, która by to wypompowała. I takim człowiekiem był Thomas Newcomen. W 1712 roku zbudował pierwszą maszynę parową na świecie. To się nazywa silnik atmosferyczny Newcomena. I ta maszyna była bardzo nieefektywna, była dosyć dużych rozmiarów. Oczywiście jej używano, ale miała swoje braki. Chociaż na tamten czas to było
wydarzenie niesamowite, wynalazek po prostu epoki. I słuchajcie, historia z maszyną parową zaczyna nabierać kształtów w 1763 roku, kiedy James Watt, który jest uważany właśnie za wynalazcę maszyny parowej, dostaje zadanie z Uniwersytetu w Glasgow, żeby naprawić starą maszynę Newcomena. No i on tam jedzie do tego uniwersytetu i zaczyna naprawiać i zorientuje się, że właściwie to można by co nieco zmienić w tej maszynie i to byłoby o wiele lepsze. Więc zamiast jej remontować, to po prostu tworzy po prostu swoją maszynę parową, usprawnioną, między innymi oskraplacz, i okazuje się, że to jest strzał w dziesiątkę. Wiele lat musi upłynąć, zanim ta maszyna będzie wykorzystana w kopalni. To jest 1776 rok. Pierwszy raz użyto właśnie tej maszyny parowej do wypompowania wody z kopalni. I o Jamesie Wacie mówimy, twórca, wynalazca maszyny parowej, ale gdybyśmy chcieli być tacy precyzyjni, to trzeba powiedzieć, że Thomas Newcomen i James Watt. Te dwa nazwiska po prostu połączyć. I słuchajcie, ta maszyna parowa początkowo służy do pracy w kopalni, ale później okazuje się, że ta energia, którą ona daje, może być użyta w wielu fabrykach, nie tylko włókienniczych, ale w wielu fabrykach metalurgicznych między innymi. Ale my skąd znamy najbardziej maszynę parową? Z czym najbardziej nam się kojarzy? To oczywiście z pociągami, z lokomotywą. Z tym, że lokomotywa i pociągi jeszcze musiały poczekać od tego 1763 roku, ponieważ to dopiero jest początek XIX wieku, kiedy ta maszyna parowa zaczyna być wykorzystywana właśnie w transporcie. Oczywiście to jeszcze trwa. Można powiedzieć, że połowa XIX wieku to jest właśnie ten moment, kiedy te koleje wkraczają nie tylko w Wielkiej Brytanii, na kontynencie, ale także do Ameryki Północnej i są takim motorem rozwoju całego świata, można tak powiedzieć. No i słuchajcie, ta maszyna parowa trafia też oczywiście do Ludwika Geyera, znaczy do Łodzi, Ludwik Geyer ją przywozi. Przypomnijmy sobie, to jest 1839 rok. Teraz spójrzmy, na czym w ogóle polega działanie maszyny parowej, co w niej jest takiego niezwykłego. Spójrzmy sobie na schemat, na zdjęcie. Żeby zrozumieć, jak działa maszyna parowa, wystarczy spojrzeć na czajnik, który się gotuje na gazie. Jeżeli temperatura osiągnie 100 stopni, to woda przechodzi w inny stan skupienia, zmienia się w parę. I teraz w czajniku zawsze jest gwizdek i ten gwizdek jest przymocowany do czajnika. Dlaczego? Bo kiedyś były nakładane takie gwizdki, ale gdy zbyt długo gotowała się woda, to ten gwizdek wylatywał po prostu, pod ciśnieniem para go wyrzucała. I na tym właśnie polega maszyna parowa. Mamy wielki taki boiler, w nim grzeje się woda i kiedy woda osiągnie 100 stopni, zaczyna zmieniać się w parę i ta para musi mieć gdzieś ujście. Ona ma ujście w takim cylindrze, wchodzi do tego cylindra, tam jest tłok i ten tłok przesuwa. Następnie tłok wraca. I para znowu go przesuwa. I tłok wraca. I tak to polega. Czyli tworzy się po prostu energia, bo ten tłok posuwający się w tę i we w tę, on przekłada tę energię, porusza koło wielkie i to koło porusza już inne maszyny. I tak to mniej więcej wyglądało w maszynie parowej. Tak w skrócie można to powiedzieć. Słuchajcie, jeżeli chcecie to zobaczyć, to wystarczy wstukać na YouTubie steam engine lub maszyna parowa i zobaczyć, bo to jest niesamowite. Po prostu ludzie hobbystycznie sobie tworzą takie maszyny parowe z własnych dostępnych narzędzi, z puszek jakichś.
Oczywiście nie jest to takie proste, no ale jest to do zrobienia. Także wsłuchajcie sobie i zobaczcie, jak to działa. Ale najlepiej, żebyście poszli do muzeum, do Centralnego Muzeum Włókiennictwa. I w tym miejscu wracamy do naszego Ludwika Geyera, ponieważ Centralne Muzeum Włókiennictwa, które jest w Łodzi, mieści się w Białej Fabryce. W Białej Fabryce, czyli w fabryce, którą zbudował Ludwik Geyer. Gdzie ona jest? Dla tych wszystkich, którzy mniej się orientują w Łodzi, dla młodszych, myślę, że wiecie, gdzie jest punkt przesiadkowo, gdzie jest pomnik jednorożca słynny. To teraz tam właśnie jest ulica Piotrkowska. Przesiadkowo jest na Mickiewicza, która dotyka zaraz i krzyżuje się z ulicą Piotrkowską, ale my nie idziemy w lewo, tam gdzie jest Deptak, tylko skręcamy sobie w prawo, gdzie normalnie ulica Piotrkowska jest przejezdna i idziemy sobie tą Piotrkowską, albo jedziemy sobie tramwajem, to chyba są 3 albo 4 przystanki i sobie jedziemy właśnie w tamtą stronę, czyli w stronę południową. Po drodze mijamy katedrę i z prawej strony, a tuż za katedrą następny przystanek jest kościół świętego Mateusza Ewangelicki, też charakterystyczny budynek. I naprzeciwko, właściwie po przekątnej do tego kościoła jest Biała Fabryka. Czyli to już jest pod koniec ulicy Piotrkowskiej, blisko Górniaka. Biała Fabryka jest na stawie, staw jest na rzece Jasień. I przyjrzyjmy się tej Białej Fabryce. Zbudowana została przez Ludwika Geyera na kształcie litery U. Czyli można powiedzieć, że jest to rodzaj podkowy. Dlatego też mówiono o tej fabryce, fabryka szczęśliwa. Kiedy zbudowano jej, nie mówiono o niej Biała Fabryka, tylko fabryka szczęśliwa. Dopiero później zaczęto mówić Biała Fabryka. Dlaczego? Ponieważ kiedy Geyer budował fabryki, to był 1839 rok, budował w stylu klasycystycznym, taki styl jeszcze obowiązywał na ziemiach polskich i jeszcze nie weszło jakby do zwyczaju, żeby tak jak w Wielkiej Brytanii, tych budynków fabrycznych po prostu nie tynkować, nie malować. I dopiero później przyjęło się, że te fabryki, nic z nimi nie robimy, tylko zostawiamy surową, czerwoną cegłę. Oczywiście wykończenie zawsze musiało być jakieś, to nie było takie proste, ale o tym będę mówił. Zawsze musiała być jakaś architektura, coś ładnego, ukrytego w takiej fabryce. W każdym razie on jeszcze tego nie wiedział. Zbudował normalnie biały budynek. Otynkował go po prostu, z cegły otynkowany i pomalowany na biało. Ale dzisiaj, mówiłem, że w kształcie litery U, ale dzisiaj jest to czworobok, ponieważ później dobudowano część i ta część, czwarta część, nie jest już otynkowana. Zresztą, co widzicie, co możecie zobaczyć na zdjęciu. I to jest taki czworobok, a na środku jest kotłownia. Zazwyczaj tak było, że na środku była kotłownia, stała maszyna parowa, która po prostu napędzała wszystkie maszyny, które były w fabryce. Tak samo było u Poznańskiego. Ta kotłownia, później elektrownia stała na środku, tam gdzie jest plac, gdzie jest rynek manufaktury i ona napędzała dookoła wszystkie fabryki. No dobrze, słuchajcie, ale wróćmy do tego. Centralne Muzeum Włókiennictwa. W tej właśnie kotłowni jest pokazane, jak działa maszyna parowa, czyli będzie można pójść, to zachęcam Was, żebyście poszli właśnie i zwiedzili tę wystawę i wtedy można zobaczyć, jak działała taka maszyna parowa. Zachęcam w ogóle do odwiedzin Centralnego Muzeum Włókiennictwa. Oprócz maszyny jest jeszcze skansen architektury drewnianej. No i co 3 lata organizowane jest triennale tkaniny, festiwal takiej tkaniny artystycznej. W 19 roku był ostatni, więc jeszcze trzeba poczekać, żeby był triennale, czyli co 3 lata taki konkurs z całego świata, napływają prace tkaniny artystycznej. Warto to zwiedzić, bo to jest
coś unikatowego w skali świata, co można z tkaniny zrobić, jak ciekawe prace powstają. No ale tak mówię, 3 lata jest ten konkurs i później jest wystawa czasowa, około pół roku, więc można się wybrać i spokojnie sobie obejrzeć prace konkursowe. No i cóż, słuchajcie, odpowiedzieliśmy na pytanie i być może ostatnia rzecz i być może zadanie. Polecam wszystkim na te czasy grę wsiąść do pociągu. Grę planszową dla całej rodziny, młodszych i starszych. A dlaczego też pokazuję? Bo to jest właśnie ta lokomotywa z wykorzystaniem maszyny, lokomotywa parowa maszyny parowej. I do Was jest zadanie właśnie takie, żeby sprawdzić, kto był wynalazcą lokomotywy. To jest zadanie. No i słuchajcie, z mojej strony to wszystko. 3 te filmy, które opowiadały Ludwiku Geyerze, ale nie tylko o Ludwiku Geyerze, bo o tym, jak się świat zmieniał i jak się Łódź zmieniała w latach 30., 40., 50. No i cóż, zapraszam w takim razie na następny film. Cześć!